Witam serdecznie wszystkich miłośników kontrapunktu, miłośników teatru. Mamy tu dzisiaj szczególną rolę, żeby przedstawić Państwu człowieka niezwykłego. Oto prezes Stowarzyszenia Kamera w Szczecinie, pan Krzysztof Kuźnicki. Pan prezes stworzył bardzo ciekawy film o teatrze oczywiście, bo cały czas jesteśmy w świecie teatru. Przeczytam Państwu fragment czasopisma, który informuje nas o tym wydarzeniu. Nagroda dla szczecińskiego reżysera. Film Mój pierwszy raz podbił serca jury festiwalu filmowego w hiszpańskiej Walencji. Chciałabym na początek zapytać, skąd taki prowokujący tytuł? Na początek chciałem bardzo podziękować Wam za zaproszenie, a prowokujący tytuł, ja wiem, myślę, że to jest tytuł bardzo normalny, bo jest to film opowiadający o tym, o pierwszym raz tego człowieka, który się pierwszy raz rzucił do teatru. A czy to, skąd tytuł, skąd to ja wiem, to no, pierwszy raz ma po prostu. No. I ten film dzisiaj będzie pokazany tutaj właśnie w tym miejscu o godzinie wieczorkiem, o godzinie, zresztą Państwo znajdziecie w kontrainformacji. A chciałam jeszcze Pana zapytać o to, skąd Pan wziął aktorów do tego filmu, bo jak wiem, ten film właściwie jest produkcji własnej. To jest film, na który nie wydało Państwo ani Szczecin żadnych pieniędzy. To jest w ogóle fenomen. Trudno mówić o niewydanych pieniądzach, zawsze na każdy film się wydaje pieniądze, to bardziej można powiedzieć, że była wkład własny, to też są pieniądze. A może Pani powtórzy pytanie, bo nie zapomniałem? Dobre sobie, ja wiem, że Pan sobie żartuje, ale prawda jest taka, że ten film, skoro został zauważony w Hiszpanii, bardzo się podobał, to chyba zasługuje na to. Proszę dwa słowa na temat tego filmu. No, jest to historia człowieka. Już wiem, przypomniałem sobie pytanie pani, które zadała pani wcześniej, to odpowiem na nie. To jakby trudno mówić o aktorach w filmie dokumentalnym. To nie są aktorzy, są bohaterowie filmu i bohater filmu, jakby czy jak się ich szuka, jak ich się znajduje, to są ludzie, którzy są blisko nas, których często obserwujemy kamerą i oni są, że tak powiem, stają się tymi bohaterami, nie aktorami. Bo aktor jakby odgrywa rolę, a bohater filmu dokumentalnym nie odgrywa nikogo, gra samego siebie. Ale gdzie pan znalazł takiego bohatera? Bo ja tak się składa, że ten film już oglądałam i wiem, kim jest bohater, ale podtrzymam to w tajemnicy. Skąd pan go wziął? Pan Heniu jest po prostu naszym pracownikiem w Stowarzyszeniu. Kamera jest z tak zwanych prac użytecznie społecznych i no co zrobić? Często rozmawiamy o kulturze i sztuce z nim i podczas rozmów stwierdziliśmy, że nie był w teatrze, więc wyślemy go do teatru i zapytałem się, czy możemy zrobić o tym film, jak idzie. On się bardzo zgodził na to chętnie i jest jakby z nami dalej i na przykład właśnie na festiwalu jutro też się pojawi wśród publiczności na spektaklu. Po raz drugi w życiu. No, można powiedzieć, że po raz drugi w życiu, ale bardzo chciał iść, bo ja powiedziałem, żeby znalazł sobie jakieś przedstawienie, na które by chciał pójść i znalazł. No bardzo się cieszę, serdecznie gratuluję, bo rzeczywiście film niebanalny, bohater niebanalny, wyjątkowy. Spotykamy ich przecież na ulicach naszego miasta, a tu nagle Szczecin i nagroda. No taka nagroda niespodziewana, bardzo bym powiedział. O ile wiem, panie prezesie, pan już tych filmów zrobił dużo. Można je znaleźć i na YouTubie, i wielokrotnie różne filmy tutaj pan produkował. Tylko, że no, może nie wszystkie były u nas przez nasze, nie wiem, jury docenione, może zauważone. Miejmy nadzieję, że to jest początek dobrej pracy.
Znaczy myślę, że ten początek już jest dawno rozpoczęty, to jest może nawet może środek, a ja wiem, czy filmy się robi dla nagród, filmy się robi po to, żeby się wypowiedzieć, a nagroda jest jakimś takim elementem niespodzianki, którym pojawia się nagle i jakby za to można sobie dziękować, a co dalej, to nigdy nie wiadomo. No powiem Państwu, że jeszcze z panem Heniem, naszym bohaterem, też będziemy mieli wywiad. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, że pan znalazł dla nas czas. Dziękuję. Dziękuję bardzo.